W kolejnym filmie dotyczącym wiosennych grzybów pragniemy Państwu przedstawić naparstniczkę czeską Verpa bohemica, która dawniej znana była jako smardzówka czeska. Grzyb ten zwykle wyrasta od końca marca do maja i rośnie przede wszystkim w lasach liściastych, parkach oraz zaroślach, często w pobliżu cieków wodnych. Osoby poszukujące grzybów z rodziny smardzowatych powinny udać się teraz nad rzekę lub starorzecze, aby znaleźć miejsca, w których nad rzeką występują szersze pasy zadrzewień, na przykład wierzby mieszane z osikami. Naparstniczka czeska to jadalny grzyb o wysokich walorach kulinarnych, o charakterystycznym wyglądzie, którego trzon i główka osiągają wysokość od 10 do 20 cm. Główka ma dzwonkowaty kształt, a czasami jest walcowata, osiągając od 2 do 4 cm wysokości oraz od 2 do 3 cm szerokości. Charakteryzuje się falistymi żeberkami i barwą od jasnobrązowej do ochrowobrązowej, a nawet ciemnobrązowej. Główka jest wolna, czyli niezrośnięta z trzonem, co stanowi łatwy sposób, aby odróżnić naparstniczkę od smardza, którego główka zwykle jest zrośnięta z kapeluszem prawie na całej swojej długości. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły, ale ogólnie jest to dobra wskazówka. Trzon ma kształt walcowaty, osiąga do 14 cm wysokości i 3 cm szerokości, charakteryzując się kosmykami na powierzchni. Kolejną cechą, która pomaga odróżnić naparstniczkę od smardza, jest fakt, że smardze powinny być puste, natomiast naparstniczki będą miały sztywną, bawełnianą lub przypominającą sieć tkankę wewnątrz trzonu. Warto pamiętać, że pomimo swoich walorów smakowych, naparstniczka czeska w Polsce jest objęta ochroną ścisłą od 1983 roku, a od 2014 roku ochrona ta jest częściowa. Gatunek ten zalicza się również do kategorii gatunków narażonych na wymarcie, co oznacza, że jest zagrożony wyginięciem. Jeśli zdecydujemy się na legalne zbieranie naparstniczek, konieczny będzie wyjazd za granicę, do krajów, w których pozyskiwanie tego grzyba jest dozwolone, na przykład na Słowację. W Polsce powinniśmy cieszyć się z faktu, że naparstniczki występują u nas i możemy je podziwiać w naturalnym środowisku. Jeśli zainteresował Cię nasz film i chcesz poznać kolejnego przedstawiciela rodziny smardzowatych, jak na przykład naparstniczkę stożkowatą i inne grzyby, pojawiające się w różnych porach roku, serdecznie zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Forest Hunger na platformie YouTube.